Cement to nie tylko zaprawa budowlana. Można z niego stworzyć całkiem ładne rzeczy. A dziś pokażemy Wam dokładnie, jak to zrobić. Ach, śniadanie! Najważniejszy posiłek dnia! Ach, no dalej! Co jest z tym nie tak? Ha? Gdzie ona ucieka? Nici z omletu! O nie! Tylko nie to! Uratuję cię! Nie! Nie pozwolę! Mam cię! Uff! Było blisko! Hej! Wpadłam na świetny pomysł! Wyciągnijcie pestkę z awokado. Następnie wyskrobcie cały miąższ i zalejcie skórkę cementem. Do samego końca. Włóżcie pestkę z powrotem do środka. A gdy cement zaschnie, znów wyciągnijcie. Teraz pora wybrać ulubiony kolor. Ja postawiłam na zielony. I miseczka na jajko gotowa. Już żadne nie będzie mi uciekać. Nawet o tym nie myśl, bo mam cię na oku. Nie ma to jak dobry makijaż. Czysto? Idealnie! Ile tu kosmetyków? Od czego by tu zacząć? Jaki wybór! Och! Tak! Wow! Mój ukochany owoc! Ewa się nawet nie zorientuje! Ach, prześliczny! O-o! Co za pech! Muszę szybko coś wymyślić! Nie, to też nie! Aha! Och! A niech to... Hej, a to co? Bingo! Zaczniemy od środka i będziemy dokładać kolejne warstwy. I jeszcze! To nie koniec! Dopiero przy dużym kształcie możemy przejść do kolejnego kroku. Użyjemy foremki do ciasteczek, takiej jak ta. Potrzebujemy jedynie tego serduszka. Resztę możemy zachować na następny raz. Teraz musimy przyczepić metalowe oczko. Tadam! Idealnie! Pomóc ci w czymś? Ach! Och, po co tu ona? Ach, tylko sobie oglądałam. Pójdę już. Ale ona jest dziwna. Hej, czyżbym dostała od niej nowy naszyjnik? Pasuje doskonale! Śliczny! Ha! Jestem mistrzem tej gry! Hej, Justin! Ha? Mam tu coś dla ciebie? Och! Dla mnie? Otwórz! Ha? Szukaj dalej! Mam! O! To nasze zdjęcie, Madison! Mhm. A z jakiej to okazji? Zaraz! Który dzisiaj mamy? Nasza rocznica! Minutka, okej? Okay? He, dobra, czekam. Jak mogłem zapomnieć o naszej rocznicy? Ha! Musi coś tutaj być! Och! Aha! Nie, dalej, myśl! To musi być coś naprawdę dużego! Ach, skąd tu czekolada? Kto zgasił światło? Och, może coś z tą tacką na kostki lodu? No nie wiem. A, już mam! Najpierw napełnię plastikowy worek suchym cementem, a następnie wleję tam trochę wody. Trzeba szczelnie zamknąć. Rozprowadzimy to palcami. I proszę, gotowe. A teraz tacka, ciach, ciach. I wyciskamy do środka. Trzeba je całe wypełnić po brzegi. Spokojnie, dacie sobie radę. Prawie gotowe. I ostatni. Teraz niech się ułożą. Pora na kolorowe spinacze. Wkładamy je oczywiście do środka, tak gdzieś do połowy. Możecie użyć różnych kolorów.
I gotowe! Sami zobaczcie! O, wróciłeś! To dla ciebie, kochana! Wow! A co to w sumie jest? Jakaś pieczątka czy coś? To na nasze fotki, widzisz? Nie potrzeba ramek do zdjęć! Dziękuję! To nie koniec! Ślicznie razem wyglądamy, co? Możesz je zabrać ze sobą wszędzie i zawsze móc patrzeć mi w oczy! No dobra, udało się! Ach! Aha! Ach! A to? Ach! Serio? Jak niby mam to obejrzeć? Ach! Och! Co za beznadzieja! Nie przeszkadzaj sobie! A tobie co? Justin? Hej! Co jest? Chcę coś obejrzeć na telefonie! A to pech! Ta! Hej! Mam pomysł! He? Zobaczysz! Widzicie ten wazon? Nałóżcie gumową rękawiczkę na górę. I napełnijcie ją cementem. O tak! Teraz ostrożnie ją zdejmijcie. I ułóżcie w pozycji siedzącej. Dopasujcie też swój telefon. A teraz wystarczy zaczekać. Chyba już wyschło, ale rękawiczka nie będzie nam już potrzebna. Nasza pomocna dłoń już gotowa. Całkiem fajne, co? Wystarczy postawić na niej telefon i oglądać ulubione filmiki. Genialne rozwiązanie. Proszę skupić się na zadaniu. Super! O! Ta kanapka ze smalcem chyba mi zaszkodziła. Zostawię was na chwilę samych, w porządku? No nie wiem. Cii! Rany! Hej! Myślisz o tym, co ja? Do widzenia ze sprawdzianami! Juhu! Dajmy czadu! Uaa! Hej! Uaa! Nikt mnie nie pokona! Czyżby? Wow! Uważaj! To nie wygląda dobrze! Uch! To nie ja! Hej! Nie chcę kolejnej uwagi! Ja tu cały czas lepiłem! Co? Ach! Widzicie tę modelinę? Zróbcie w niej trochę dziurek. Możecie użyć ołówka. A teraz wytnijcie nicią nadmiar materiałów w każdym z otworów. I gotowe! Tak oto zrobiliśmy świetny pojemnik na ołówki. Jeszcze nie wrócił? Może nawet nie zauważy. Uff, to była grubsza sprawa. Wracamy do pracy. Ha? O nie! Ha? Całkiem sprytne. Dobra robota, chłopaki. Hej, podoba mu się. Nie ma to jak niedzielne popołudnie. Aha! Tak, skarbie? Narysowałem cię. Cóż za podobieństwo? Ładne? Powiesimy je na lodówce. Ha? Co jest z tym magnesem? Och! O! Serio? Ojej, nie mogę zawiesić twojego rysunku. A co tam robisz? Czy to modelina? Mam pewien pomysł. Użyję kapsla od butelki i malutkiego magnesu. Następnie to odwrócę i dam modelinę do środka. Wypełniamy wokół, aż do samego końca. Teraz możemy przyozdobić całość koralikami, by wyglądały jak babeczki. Jakie słodkie! Patrzcie na ten! Teraz mogę powiesić, co tylko zechcę, a zwłaszcza dzieła mojego synka. Brawo! Chodźmy coś przekąsić.
Czujecie nagły przepływ weny? Prześlijcie ten filmik swoim kreatywnym znajomym, by podsunąć im ciekawe pomysły. Już obejrzane? Subskrybujcie nasz kanał, by zawsze być na bieżąco.